czytań. Zgodnie z naszym porządkiem obrad. Proszę Państwa, uchwalenie miejscowego planu zarządzania przestrzennego obszaru Wieńczycy Oświetle. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1193, drugie czytanie. Bardzo proszę przedstawicieli referentów, czyli przyjmujemy poprawki, autopoprawki. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie przewodniczący, panu prezydentu Wysoka Rady. Do druku 1173 zostały wniesione dwie poprawki przez radnego miasta Krakowa, Włodzimierza Pietrusa. Obie poprawki opiniuje się negatywnie. Obie poprawki odnoszą się do tego samego obszaru. Bardzo proszę Państwa o uwagę. Bardzo proszę o zachowanie spokoju i powagi obrad. Obie poprawki odnoszą się do tego samego obszaru, oznaczonego symbolem H1 i zawierają odmienne propozycje jego zagospodarowania. Poprawka numer 1 dotyczy zmiany przeznaczenia tego terenu H1 na parking terenowy, to znaczy na wydzielone i rządzone miejsca parkingowe w miejscu, w którym w tej chwili jest zlokalizowany budynek garażowy, już istniejący budynek garażowy. Wyznaczony w planie teren urządzeń komunikacji oznaczony symbolem H1 o parametrach określonych w paragrafie 22 dopuszczał budowę parkingu wielopoziomowego jest niezbędny dla prawidłowej obsługi komunikacyjnej oraz poprawy sytuacji parkingowej w tym rejonie, to znaczy w obszarze osiedli bloków wielorodzinnych wokół plan wieńczyckich. Przy wskazaniu miejsc, gdzie można realizować wielokondygnacyjne garaże, kierowano się zasadą, że nie można wielokondygnacyjnych garaży lokalizować w miejscach, które spowodowałyby pomniejszenie terenów zielonych. Zresztą podejmowano uchwałę o przystąpieniu do tego planu. Jako cel planu właśnie wykazano ochronę plac wieńczyckich, zapewnienie odpowiedniej ilości terenów zielonych, jak również wyznaczenie miejsc parkingowych. Terenowe miejsca postojowe, które zostały zaproponowane przez pana radnego, są w naszej ocenie niekorzystne i nie dają możliwości w pełni zaspokojenia potrzeb parkingowych mieszkańców. W tej chwili w rejonie tych osiedli mamy wskaźnik istniejących miejsc parkingowych w stosunku do mieszkań na poziomie 0,6. Przy zaproponowanych przez nas rozwiązaniach projektowych wskaźnik ten wzrośnie na 0,9. Zresztą wybudowane w oparciu o ten miejscowy plan garaże wielokondygnacyjne służyć będą oczywiście mieszkańcom i przyczynią się do zlikwidowania dzikich w tej chwili miejsc parkingowych. Natomiast poprawka numer 2 dotyczy, tak jak powiedziałam, tego samego terenu oznaczonego symbolem K1 i dotyczy zmniejszenia wysokości zabudowy proponowanej przez projektantów do wysokości 6 metrów. Zaproponowana w projekcie wysokość 16 metrów w związku z budową tego wielokondygnacyjnego garażu została wnikliwie przeanalizowana przez projektantów. Odległość proponowanego garażu od istniejących zabudowań kościoła wynosi 17 metrów, od innych budynków mieszkalnych 18, w związku z tym jest to znaczna odległość. A poza tym należy podkreślić, że ustalenia planu zawierają zapisy dające możliwość realizacji tego typu obiektów, lecz nie przesądzają o ich powstaniu. Pragnę jeszcze dodać, że przyjęcie ewentualnie tych dwóch poprawek będzie skutkować ponowieniem czynności planistycznych związanych z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Bardzo proszę. Stanowisko Komisji Planowania, jeśli chodzi o całość, było pozytywne, ale w tej chwili w sprawie poprawek. Bardzo proszę, czy w sprawie poprawek ktoś by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Pietrus.
poprawki, które są alternatywnymi, to znaczy jedna jest zarejestrowana w Polsce. Bardzo proszę Państwa o ciszę, bo nie słychać. Ta pierwsza jest dalej idąca, ponieważ tak jak pani dyrektor stwierdziła, ona uniemożliwi tworzenie parku drogowego poziomowego. Natomiast druga umożliwia tylko de facto jedną kombinację podwyższenia dotychczasowej. To dotychczasowego istnienia do garażów nie do poziomu. Jeżeli chodzi o uzasadnienie. Znaczy pierwsza poprawka jest to poprawka, która uwzględnia trzy uwagi, w tym uwagę złożoną przez parafię. Bardzo proszę na galerii o zachowanie ciszy i przydanie obradach. Czy Państwo mają jakieś sprawy, proszę opuścić cały obrad w tym złożoną przez parafię kościoła mieszczącego się na ośrodku kamionowym, czyli bezpośrednio się sąsiadając się z tym terenem. Uwaga została złożona dlatego, że jest, tak jak mówię, są to wnioski parafii, mieszkańców, którzy mieszkają w tym rejonie i jednej osoby, jest to uwaga innych osób. Oczywiście mam świadomość tego, że w tym obszarze brakuje miejsc parkingowych. Zresztą, bo pani prezydent też, panie dyrektor, pamiętają, sam prowadziłem zaproponowałem zmianę tych obszarów po wschodniej części, tam, żeby je wydzielić i też umożliwić zabudowę wieloparkingów 16-metrowej wysokości. I to jest to. Jeżeli chodzi o uszczuplenie miejsc parkingowych, ja też bardzo bym chciał, żeby było więcej miejsc parkingowych na tym obszarze, ale no takim elementem przekonującym mnie do złożenia tej poprawki było stanowisko samej parafii i bezpośredni sąsiedztwo nie tylko kościoła, które jest jakimś tam wyróżniającą się architekturą w tym obszarze, ale również klasztor, który jest tuż przy granicy działki z tym obszarem, który jest w pewien sposób konfliktowy. Dziękuję panu radnemu. Czy w sprawie poprawek są głosy, jeśli chodzi o radny? Bardzo proszę pan radny sam. Ja tylko o dwóch chciałem przypomnieć. Po pierwsze, co roku przy okazji kształtowania budżetu mamy poprawki radnych głównie z Nowej Huty na temat tego, żeby budować miejsca rozwojowe. Brakuje ich na każdym osiedlu, bo ta osiedla była zaprojektowana trochę inne, współczynniki komunikacyjne. Co roku jest dyskusja na temat tego, że ludzie brakuje dla dziko, że nie ma gdzie stawać, że w tym rejonie plany zaczynają być zajmowane na miejsca postojowe. I po drugie, warto przypomnieć, że to z Komisji Planowania Przestrzennego, gdzie między innymi pan radny pracuje, wypłynął wniosek podniesienia tych parkingów w górę, żeby było więcej miejsc postojowych. Idea była taka, która przyjechała w początku, żeby ileś miejsc, które są w poziomie zero, dało się pomnożyć, że w razie liczby kondygnacji, które idą w górę, tak żeby ten problem komunikacyjny rozwiązać i no, ten plan na przykład temu wychodzi. Jego wstrzymywanie tak naprawdę niewiele zmieni, bo te miejsca i tak nie będą powstawały. Będą zablokowane tak jak dzisiaj sytuacja na miejsce. Poza tym tutaj jeśli chodzi o lokalizację po parkingu bezpośrednio przy parafii, to jednak jest linia nieprzekraczalna, która może być niedoprawiona. Nie musimy dojechać przy nim. W związku z tym ten budynek może być odsunięty. Właśnie w grudniu albo spółdzielnia, albo gmina, w związku z tym jakby jest możliwość regulowania bliskości tego parkingu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy parę uprawek ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, dopuszczam do głosu panią Bogumiłę Barską, która również w tej kwestii poprawkowej chciała zabrać głos jako przedstawicielka mieszkańców. Bardzo proszę. Proszę o dyscyplinę czasową, zachowanie 3 minuty. Piętrowym wiatrem, który jest na prawo. A między blokami
mieszkaniami zwykłymi, nie służą mieszkaniami. W tych mieszkaniach są ślepe kuchnie, a po wybudowaniu 5-piętrowego garażu będą mi ślepe pokoje. Są niemożliwe, korzystając z światła dziennego, no chyba prawdę elektryczne. W tych nie chcielibyśmy hałasu silnego, ani stanu ograniczenia światła słonecznego. Bardzo prosimy o wprowadzenie poprawki do projektu tego planu. Proszę sobie wyobrazić, że zostaje wybudowany blok 5-piętrowy, kilkanaście metrów, samej w garażu, no jakby się Państwo czuli. Prosimy o przyjemność. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I jeszcze mamy Pana Radnego Dzielnicy 16, Pana Jarosza. Zapraszam serdecznie, proszę. Sesji pan radny Grzegorz Stawowy powiedział tutaj, że projekt planu dla pozwolenia przestrzennego będzie to oświetle był znany mieszkańcom i że odbyły się spotkania z mieszkańcami, że pisano o tym w piśmie dzielnicy. Niestety z przykrością muszę powiedzieć panu radnemu, że ktoś prowadzi to błąd. Mieszkańcy nic nie wiedzieli, że istnieje taki projekt, bo nikt o tym nie powiadomił. Nie było żadnych spotkań ani dyskusji. Nie było żadnego artykułu w piśmie dzielnicowym. Nie było uchwały Rady Dzielnicy. Ogłoszenie urzędowe zamieszczono tylko w Gazecie Wyborczej. Gdy zawiadomiłem mieszkańców bloku 7 na osiedlu Kalinowym, że przed ich blokiem w odległości kilkunastu metrów teren przeznaczony jest pod budowę parkingu o wysokości 16 metrów, byli oburzeni, bo nikt ich nie pytał o zdanie. Najbardziej byli oburzeni właściciele garaży i działek wykupionych od gminy Kraków. Nie mogli zrozumieć, że ktoś robi projekty bez ich wiedzy. Mieszkaniec bloku 7, właściciel garażu i działki, zapowiedział, że swojej działki nie odstąpi nawet za 200 tysięcy złotych. Pan radny Stawowy powiedział, że informacja o projekcie była w piśmie dzielnicy. Powtarzam, ktoś go wprowadził w błąd. Nie było takiej informacji w kurierze Pięcińskim w piśmie dzielnicy 16. W numerze grudniowym na pierwszej stronie jest zdjęcie przewodniczącego góry i jego opowiadanie o tym, jak znakomicie rządzi dzielnicą. Wewnątrz kuriera seria zdjęć w rodzaju chodnik przed remontem i po remoncie. Na ostatniej stronie zdjęcie ogródka jedwabskiego i zdjęcie karuzeli. Na takie pismo z budżetu miasta wydaje się kilkanaście tysięcy złotych. Nie ma w kurierze żadnej wiadomości o planie, ani żadnej ważnej informacji, jeśli nie liczyć numerów telefonicznych Straży Miejskiej i Policji. Na poprzedniej sesji zabrał głos także pan Dura, przewodniczący dzielnicy 16 i powiedział, że była uchwała Rady Dzielnicy. Jeszcze raz powtarzam, takiej uchwały nie było. Pan Dura powielił studium z planem zagospodarowania przestrzennego, czym dał dowód braku kompetencji. Uchwała Rady dotyczyła tylko studium. Mieszkańcy bloku 7 na osiedlu Kalinowym zgłosili swoje uwagi do projektu w przepisowym terminie. Nie zgadzają się na przeznaczenie terenu przed ich blokiem na parking wielopoziomowy o wysokości 16 metrów. Taki parking byłby w odległości zaledwie 12 metrów od ich bloku. Nie chcą hałasu silników i smogu spalin, zwłaszcza że powietrze w Krakowie coraz bardziej jest zanieczyszczone. Obawiamy się także ograniczenia światła słonecznego na niższej koordynacji. Niestety, te racjonalne argumenty zostały odrzucone przez Biuro Planowania Przestrzennego. Nie wiem dlaczego, bo żadnego uzasadnienia nie usłyszałem. Uwagi do projektu zgłosił także ksiądz proboszcz parafii świętego Józefa, której teren zaniczy z terenem przeznaczonym pod park. Poparł zastrzeżenia mieszkańców do projektu planu. Zgłosiłem swoje uwagi, podobnie jak mieszkańcy. Dodam, że założenie urbanistyczne tego rejonu ma wartość estetyczną. Wybudowanie kilkupiętrowego garażu zniszczy tę wartość. Wysoka Rado, nie można uchwalać planu, przeciwko któremu mieszkańcy występują z racjonalnymi argumentami. Nie można uchwalać planu, który narusza prawa mieszkańców. Pan radny Włodzimierz Pietrów wniósł poprawki do projektu planu w Pięcińcu 7. Celem pierwszym jest utrzymanie obecnej zabudowy i zaniechanie planów budowy kilkupiętrowego parkingu przed blokiem 7 na osiedlu Kalinowym. Panie i panowie radni, bardzo proszę o głosowanie za tą poprawkę. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Stawowy, bardzo proszę, drugie wystąpienie. Przewodniczący Państwo, oczywiście można
wypilować te parkingi, to wszystkie. Po co mają być parkingi i ta mieszkańca? To jest bardzo dobra teza. Tylko ja bym prosił, żeby tutaj wyszli radni z Nowej Huty i zapowiedzieli, że nie będę zgłaszali poprawek do budżetu w miasta, żeby dać miejsca postojowe. No bo jak są miejsca postojowe, to nie, nie robimy kolejne. Bo to nie ma sensu. Przecież to robią te gminy wydawane. Pan tutaj, mój przedmówca, mówił, że mieszkańcy nie wiedzieli. Tak, mieszkańcy nie wiedzieli, to pytanie jest, jak pan spełnia swoją rolę. No bo ja mam informację o przewodniczącym dzielnicy, że informacja się pojawiała w spotkaniu o tym planie. Pisają o tym gazety, jest informacja oficjalna podana. Ja, nie muszę być tak, że z jednej strony nie ma miejsc postojowych, wprowadzamy do budżetu miasta budynek parki na tym osiedlu, na tym kolejnym, przebudowujemy ulice, zwiększamy zatoczki postojowe. Wydajemy setki tysięcy złotych, żeby w ulicach tereny zielone zamieniać na miejsca postojowe. A jak jest szansa, żeby zareformować teren na parkingi wielopoziomowe, czyli relatywnie przy niemałej czy niewielkiej stracie miejsca postawić dużą ilość miejsc postojowych, to zaczyna się protest. Pan podaje przykład mieszkańca, który za 200 tysięcy jest tutaj swojego garażu. No to nie macie parkingu. Prosta sprawa. To jest oczywiste, żeby dostać pozwolenie na budowę, na wybudowanie czegokolwiek w naszym kraju, trzeba mieć zgody właśnie z terenu. Albo oni nieruchomość sprzedają tych, którzy chcą budować, ale to nie wyrażają zgody, nie ma parkingu. Jeśli mieszkańcy są właścicielami tego terenu, a z tego co pamiętam, to są tam garaże i pewnie są większości wykupione przez użytkowników, to miejsca na zdanie KPS. Jeżeli ludzie nie życzą, to nie będzie miejsca postojowego. To jest plan miejscowy, stwarza możliwość wybudowania garaży wielopoziomowych. Nie narzuca obowiązku budowy. To jest zasadnicza różnica. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Starowemu. Jeszcze dopuszczam do głosu przewodniczącego Rady Dzielnicy 16, Sławomira Górek, który zresztą był wywołany przez przedmówcę i ma prawo odpowiedzieć się wypowiedzieć. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, no, przykro mi z tej sumy z takich rzeczy, bo w momencie, kiedy ktoś mówi o braku kompetencji, to chyba tutaj pan radny się wykazał brakiem kompetencji, bo podejmowała Rada uchwały dwie. Jedna odnośnie planu zagospodarowania, a druga nasza uchwała to była odnośnie studiów. Nasze wnioski się pokrywały, tylko że pan radny nie sięgnął pamięcią troszkę do tyłu, bo odnośnie tych uchwał, odnośnie planu, to jest prawdopodobnie rok temu, jak nie rok, półtora. W każdym razie były przygotowane te wnioski razem w porozumieniu z księdzem proboszczem i wnioski przygotowały jego projektant i możeśmy się do tych wniosków odnieśli pozytywnie. I dlatego po braku kompetencji no, nie chciałbym się tutaj, że tak powiem, w stosunku do pana wypowiadać. Ale jeżeli chodzi odnośnie miejsc parkingowych, szanowni państwo, jestem dużym orędownikiem, żeby te miejsca tworzyć. Tam, gdzie się da, to próbujemy porządkować te miejsca parkingowe. Oczywiście w tym miejscu ten zapis daje możliwość, jak to pan radny Stawowicz powiedział, ale nie daje gwarancji, że ktoś podejmie się budowy takiej inwestycji, jak budowa miejsc parkingowych 4-5 do góry. Wiadomo, że zapisy niektóre są nierealizowane z jakimś planu, a że ktoś się boi i traktuje jako rzeczy, które na pewno będą zrealizowane, to już jego sprawa. No niestety nie jesteśmy w stanie tutaj znaleźć kompromisu z radnym dzielnicy. Mówienie, że dzielnica nie zajmowała stanowiska jest dużym nadużyciem i niekompetencją ze strony pana radnego. Ja proszę, nie chcę tutaj tych sporów dzielnicowych przenosić na sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Bogusława Szwidera. Proszę bardzo, panie poprawy. Czy jest pan przewodniczący? Zgłaszam się do głosu, więc go zapraszam. Jeżeli nie, to bardzo proszę pana pan Kałę robić. Proszę bardzo, panie radny, zapraszam. Wzywany był radny z Nowej Huty i oto jestem. I bardzo bym prosił, żeby pan przewodniczący mojego klubu, ale tak naprawdę każdy radny, nie liczył sobie kompleksów związanych z Nową Hutą przy okazji każdego z wystąpień, bo budowa miejsc parkingowych jest rzeczą absolutnie potrzebną w Nowej Hucie, panie przewodniczący i szanowni państwo. To jest pierwsza rzecz. Skończę, będzie pan krzyczał, że może zamienimy się miejscami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli pan przewodniczący Komisji Planowania zechciałby udzielać odpowiedzi na temat, a to jest przedmiotem rozmowy, będę bardzo zobowiązany, nie tylko ja, ale pewnie cała rada. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Rybowiczowi. Bardzo proszę, pan radny Pietruc jeszcze chciał zabrać głos.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Radny. Ja też chciałem trochę sprostować, bo wypowiedź Przewodniczącego Ustawowego tak jakby w domyśle kierowała być może do mnie jakiś taki zarzut, że to Komisja, że to ja radzę z Panem poprawki do tego, żeby Pan Ministra Prawdziwego dowiedział się. Więc chciałem w jakiś sposób sprostować. Pan Przewodniczący nie dowiedział, że ja bym zaproponowałem, żeby w terenach KU 11, 12 i 13 powstały wielopoziomowe parkingi. W związku z tym moje działania są ku temu, żeby jednak było więcej miejsc parkingowych. I dzięki mojemu wnioskowi pani prezydent, pan prezydent przedłożył taki projekt. To ja też wnioskowałem, żeby zmienić wysokość 15 na 16 metrów, żeby jedną kondygnację latarek, bo w przeciwnym razie prawdopodobnie te 15 metrów byłoby nieskutecznym rozwiązaniem. Więc też nie może mi tu pan przewodniczący zarzucić, że jestem przeciw takim w terenie Wilczyc. I na koniec, jeżeli pan przewodniczący wyraża taką troskę miejsca parkingowego w Wilczycie, to proponuję, może nawet wspólnymi siłami, stworzyć pilotażowy parking wielopoziomowy na obszarze tego właśnie terenu. Może nie w tym kontrowersyjnym miejscu, ale może w środkowej części tego obszaru. I pokażę mieszkańcom Nowej Kuty, że dbamy o nich i że wybudujemy ich wielopoziomowy parking, przetestujemy tą sprawę, ile to kosztuje, jak się to sprawdzi i będziemy do przodu. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze ktoś z państwa nie chciałby zabrać głosu? Nie widzę. Zatem proszę państwa, na chwilę będziemy... Jeszcze? Przepraszam bardzo, jest pani prezydent. Proszę uprzejmie, jak oczywiście wnioskodawca na prawo. Na koniec zabrać, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, parkingi to wiadomo nie jest żadna luksusowa funkcja. Nikt jej nie chce mieć obok własnego domu czy parafii. Dlatego też na pewno każda lokalizacja dla parkingów jest zła. I jeśli byśmy przesunęli ten parking w inne miejsce, to natychmiast byłaby dyskusja innych mieszkańców, dokładnie wyglądająca w taki sam sposób, tylko by się osoby zmieniały. Dlatego też trzeba podjąć jakieś decyzje i powiedzieć, jest propozycja, można ten parking realizować. Jak, czy będzie realizowany, czy nie, oczywiście prawo własności decyduje, bo wiadomo, prawo do dysponowania terenu to podstawowa sprawa przy uzyskaniu pozwolenia na budowę. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że jeżeli my plan uchwalimy, to plany wieńczyckie zdecydowanie się już kupią, bo WZ-ki na kolejne parkingi, ale już nie wiem, poziomowe, tylko na ziemne, są składane właśnie w granicach terenów zielonych. Będą następnie uzupełniane obszary zabudowy wielorodzinnej uzupełnianymi blokami. Ten plan miał to powstrzymać. Oczywiście, jeśli przegłosujemy poprawkę, no to o następne parę miesięcy przedłużymy całą procedurę, bo będziemy musieli całą procedurę powtórzyć. Pozostawiam to pod rozwagę. Dziękuję pani prezydent. Proszę państwa, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Za chwilę przystąpimy do głosowania poprawek. Czy wnioskodawca proponuje jakąś kolejność poprawek, jak w tej sytuacji, według kolejności zgłoszonej? Tak, pierwsza poprawka, poprawka druga. Więc proszę państwa, przystępujemy do głosowania poprawek pana radnego Pietrusa. Najpierw będzie poprawka numer 1. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana radnego Pietrusa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Bardzo proszę jeszcze biegnących. I jeszcze raz pytam, czy wszyscy państwo radni wzięli udział? Rozumiem. Już czekamy na pana radnego Ziębę. I jeszcze biegnącą panią radną Patenę. Nie tak głośno, panie radny. Pan radny Pajka, jeszcze bardzo proszę. Dziękuję. Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 10 za, 20 przeciw, wstrzymało się 2. Zatem poprawka została odrzucona. Przystępujemy do głosowania drugiej poprawki pana radnego Pietrusa. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania.
I głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki Pana Radnego Pietruca? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 11 za, 20 przeciw, 1 się wstrzymała. Poprawka została odrzucona. Dlatego, proszę Państwa, głosujemy cały projekt, a już uchwałę. Prosimy o wydruk. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, zatem przystępujemy do głosowania całej uchwały. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w druku nr 1173? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 31 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego druku. Uchwalenie miejscowego planu zarządzania przestrzennego obszaru Kantorowicka.